Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 1 stycznia 2022 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, jestem Królową Pokoju. Przyszłam z nieba, by przynieść wam pokój. Otwórzcie serca i przyjmijcie moje wezwanie do świętości. Nie ma pokoju bez Jezusa. Przyjmijcie mojego Syna Jezusa, a będziecie ludźmi niosącymi pokój. Zdążacie ku przyszłości pełnej duchowego mroku. Ludzie coraz bardziej będą się oddalać od światła prawdy i moje biedne dzieci będą chodzić jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Zginajcie kolana na modlitwie za Kościół mojego Jezusa. Klucz, papież, władza będzie przechodził z rąk do rąk i nieprzyjaciele będą wszędzie dominować. Prawda będzie obecna w nielicznych sercach i ból będzie wielki dla wiernych. Jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem i naukami prawdziwego magisterium jego Kościoła. Nie wycofujcie się. Nieprzyjaciele upadną i obrońcy prawdy przeszkodzą działaniu potęg piekła. Zwycięstwo będzie należało do jedynego i prawdziwego Kościoła mojego Jezusa. Nie zapominajcie, w Bogu nie ma półprawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami. Jeszcze jeden raz ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.